że nowoczesna wojna, taka jaka jest na Ukrainie, i to przypomina Powstanie Warszawskie, składa się z tych wszystkich postaw, które opisywał Miron pozażołnierski. Dlaczego nie wstałaś, nie wstałeś, nie powiedziałeś, to jest świństwo? I to, że ktoś nie jest gotowy do tego, żeby stanąć do walki z bronią w ręku, nie znaczy, że on nie jest patriotą, czy nie byłby gotowy do obrony, bo może mieć inne umiejętności, czy inne skille, które w tej obronie mogą się przydać. Ci, co stoją w kolejce po wodę, ci, co przechodzą kanałami, pomagając iść innym, te modlące się staruszki, oni wszyscy walczą. Nazywam się Michał Szułdrzyński. Rzeczpospolita miała ten zaszczyt, że mogliśmy objąć patronatem cały cykl. Ja chciałem bardzo serdecznie przywitać naszych dzisiejszych rozmówców. Jest z nami pani Izabela Mrzygłód, adiunkt Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel kultury liberalnej. Zajmuje się historią dwudziestolecia międzywojennego. Pan profesor Jerzy Eisler, Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, znany głównie ze swoich prac na temat historii PRL-u. Pan dyrektor Ołdakowski został już przedstawiony i już się wypowiadał, więc serdecznie Państwa witam. Pozwolą Państwo, że usiądę. Chciałbym może zacząć od takiego uprzedzenia, że pan dyrektor nas opuści w pewnym momencie i wtedy zrobimy króciusieńką przerwę, ale na razie cieszymy się, że możemy dyskutować. I też do pierwsze moje pytanie chciałem skierować do pana dyrektora ze względu na pańskie doświadczenie jako osoby, która nie tylko kieruje tą instytucją, ale odbyła mnóstwo rozmów z powstańcami i zna zarówno historię tą zapisaną w księgach, jak i tą historię mówioną. Jak to wyglądało z punktu widzenia uczestników tamtych wydarzeń? Czy to, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli walka jako pewna graniczna sytuacja patriotyzmu, była dla nich czymś oczywistym? Czy to była rzecz, która wywoływała dyskusję, wywoływała kontrowersje? Czy wszyscy uważali, że muszą walczyć? Czy był jakiś swego rodzaju podział ról pomiędzy osobami, które tam funkcjonowały, które wtedy znalazły się w tej sytuacji, które 1 sierpnia w Warszawie włączyły się w tą działalność powstańczą? Jeszcze raz serdecznie Państwa witając. Na początku odwołam się do moich rozmów, nawet nie tyle relacji z Archiwum Historii Mówionej, co do rozmów z powstańcami. Dla mnie najważniejszą rozmową o tym, co się wydarzyło, jak przebiegały podejmowanie decyzji o wybuchu powstania, były rozmowy z Janem Nowakiem-Ziorańskim. Nieprzypadkowo uważamy go jednego z takich patronów naszego muzeum, bo on zawsze miał dla nas dużo czasu, zawsze opowiadał. I jak pytaliśmy go o jego misję, opowieść o tym, co się wydarzyło przed powstaniem, to oczywiście, to muszę uczciwie mu przyznać, największe wrażenie robił na nas jego talent narracyjny. On ten swój lot do Warszawy opowiadał tak, że miało się wrażenie, że to jest thriller, że my sami, cierpła nam skóra, jak u niego na kanapie, na powiślu słuchaliśmy tych opowieści. Ale jak odsączyć te emocje, odjąć, to była opowieść człowieka, który leci do Polski, ryzykując życie, powiedzieć wszystkim na miejscu, dowództwu, że nie będzie żadnej pomocy, że Polska jest dawno już sprzedana oddana w inny obszar, w strefy wpływów. I ten człowiek, który uważa, że jego najważniejszym zadaniem jest nie dopuścić do wybuchu powstania, odbywa taką swoistą pielgrzymkę, spotykając ludzi po drodze, którzy ryzykują życie dla niego, żeby go jakby ochronić. I z czasem dociera do niego, jego nie było ponad 2 lata w Warszawie, i dociera do niego, że ta misja, która wydawała się tak czysta i czytelna z Londynu,
Tutaj w Warszawie wygląda zupełnie inaczej. Że kiedy on już dociera i mówi swoje, to zaczyna rozumieć, że tej historii nie da się jakby puścić od nowa, bo droga, którą, na którą weszła Armia Krajowa 27 września 1939 roku, znaczy późniejsza Armia Krajowa, mówi o tych wspólnych środowiskach, które później stworzyły Armię Krajową. Ludzie, którzy związani jakby z walką o niepodległość, te środowiska jeszcze wtedy rozdrobnione, to są często żołnierze września, 27 września powołując Polskie Państwo Podziemne, tak naprawdę programują już działania, które przez 5 lat będą pochłaniały tysiące godzin pracy, nie tylko żołnierzy, ale i ekspertów, którzy napiszą dzienniki ustaw, którzy zaprogramują jakąś Rzeczpospolitą. Tysiące ludzi, dla których opór, którzy jakby udział w oporze przypłacą życiem lub represjami lub jakimiś wyrzeczeniami. I w tym momencie, w którym jakby dochodzi do powstania, oni nie mogą zrobić nic innego. Że nie wzięcie udziału w powstaniu byłoby przekreśleniem. To mówił Nowak, więc nie sposób, znaczy ja nie spotkałem nikogo, kto był bliżej tamtego czasu. I sam Nowak, który potrafi mi godzinami opowiadać o tym, jakie błędy popełniał Munter, zdaniem Nowaka oczywiście, przy dowodzeniu powstaniem, on zawsze kończył każdą taką odpowiedź na pytanie, czy było warto, mówił tak wtedy, jak teraz uważam, że powstanie powinno lub wymiennie, mówił lub musiało wybuchnąć. On to zawsze powtarzał. Więc to jest opowieść o Nowaku. Bo kluczem jest ta okupacja, o której warto tu przypomnieć. Nie wiem, pan profesor pewnie mnie skoryguje, ale to jest potwierdzonych jest 15 000 ofiar, znaczy ludzi zabitych w ulicznych rozstrzelaniach po to, żeby ten terror był znaczący. Tak, 15 000. To też jest relacja z Archiwum Historii Mówionej, że ludzie wychodząc z domu w Warszawie w czasie okupacji żegnali się tak, jakby jechali do Brazylii, jakbyśmy mieli nigdy nie wrócić. I to na mnie robiło wrażenie, że ten terror się udał, że ludzie nie byli pewni dnia i godziny. I trzecie, posługując się trzecią relacją, białostoczanina, który na kilka dni przed powstaniem trafił do Warszawy. Całe życie był w Białymstoku, trafił do Warszawy i tu go zastało powstanie. I brałem udział z nim w promocji, premierze filmu Powstanie Warszawskie z 2014 roku. To był człowiek, którego widziałem pierwszy raz w życiu. On całe życie później po powrocie z okupacji dalej mieszkał w Białymstoku, przyjeżdżał czasami na obchody, ale jakby jego życie było życiem białostoczanina. Jego zapytałem, co pan uważa, drżąc, nie wiedziałem, co on powie. Mógł być w różnej formie, mógł mieć różne rzeczy do powiedzenia, tak? Nie wiedziałem, czy co. I zapytałem go o wybuch powstania. Po premierze filmu, całe kino ludzi. No i pomyślałem, że najłatwiej go zapytam o to, co on czuł po wybuchu powstania. Ja mówię, wie pan, u nas w Białymstoku Polak w czasie okupacji, jak widział Niemca idącego chodnikiem, to musiał zdjąć czapkę i zejść na jezdnię, która jezdnią była tylko z nazwy, bo tam no, w Białymstoku było mniejsze nasycenie motoryzacją, więc to było miejsce, w którym chodziły konie, zaprzęgi konne, więc zostawiając ten charakterystyczny ślad swojej obecności. I on mówi, że musiał stać ze zdjętą czapką, aż Niemiec nie przeszedł. Tak? I on musiał wejść z powrotem. I on tak nie powiedział, że czuł się odhumanizowany tym, czuł się odczłowieczony. I kiedy wybuchło powstanie w Warszawie, którego tu zostało, to on zrozumiał, że jest u siebie, że on nie musi, że nikt go nie przerabia na tego nieczłowieka. Że czuł się człowiekiem wolnym. Szedł chodnikiem w czapce, widział biało-czerwone flagi i płakał, bo był człowiekiem. I to jest trochę to jest odpowiedź na pytanie, co oni pamiętają. Z jednej strony oczywiście ja staram się opowiedzieć to, co oni pamiętają 1 sierpnia, nie to, co pamiętają 3 października. Tak? Ale pamiętają, no, moja rodzinna też opowieść jest taka. Moja babcia, która była osobą dojrzałą, miała 36 lat, czyli była prawie pokolenie starsza od
swoich rówieśników, znaczy o swoich kolegów z oddziału Gurta. Ona wzięła udział w powstaniu z powodu tego, że uważała, że okupacja niemiecka była radykalnym złem. I ona poszła, bo z powodu takich moralnej refleksji nad powstaniem. Znaczy nad przyszłym powstaniem. Tak? I oczywiście pewnie przeciwnicy powstania powiedzą, że nie ma w tym elementu kalkulacji. Tak? Żołnierze są od wygrywania. A tu mówimy o rzeczach, które przysłoniły im celem, jakim było zwycięstwo. Ale oni mieli już dość tego bycia nie człowiekiem, mieli już dość tego upodlania, mieli już dość tego, znaczy tęsknili do wolności. I przechodząc do dzisiejszych czasów, jeżeli tak mam taką możliwość, to co roku robimy badania dzięki firmie Ibris. Zadajemy pytania, co ludzie uważają o powstaniu warszawskim, z czym go kojarzą. I proszę sobie wyobrazić, że między zeszłym rokiem a tym rokiem nastąpiła zmiana, której socjologowie nie potrafią wytłumaczyć inaczej niż zajście silnego czynnika. Otóż w zeszłym roku, znaczy w porównaniu z zeszłego roku do tego roku 15% więcej ludzi kojarzy powstanie warszawskie z niepodległością. Między, w zeszłym roku to było 40%, w tym roku 55%. I byśmy zrozumieli, że powstańcy warszawscy, którzy zawsze nam powtarzali, że niepodległość jest najważniejszym zadaniem Polaka, że najważniejszym, myśmy uważali, że to jest taka retoryka, no bo żyliśmy w kraju jednak, w którym można dyskutować o jakości demokracji, ale na pewno niepodległość jest pewna. A tu nagle ludzie również, bo większość tych parametrów się nie zmieniła, zmienił się jeden. 15% Polaków więcej w tym roku na próbie ogólnopolskiej kojarzy powstanie warszawskie z niepodległością niż w poprzednim roku. Więc ta świadomość, że bez niepodległości, to mówię to, co mówili zawsze nam powstańcy, a co myśmy tak uważali, że jest tylko taką retoryką, że jest takim zabiegiem, być może to jest rzeczywiście prawda. Taka najprostsza, trywialna prawda, że to na niepodległości są oparte wszystkie te cechy, znaczy cnoty społeczne czy wartości społeczne, które budują nasz jakby to, co chcemy poprawiać i budują naszą demokrację. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor zwraca uwagę na ten aspekt, bo często myślimy o patriotyzmie jako takim pięknym uczuciu, które gdzieś w nas jest związane z jakimiś wzruszeniami co do naszej tożsamości narodowej. A te przykłady dotyczące okupacji pokazują ten taki prosty wymiar etyczny tej decyzji. Chciałem zapytać panią dr Mrzygłód o kwestię przygotowania, tak? Bo pan Ołdakowski mówił o kwestii samej okupacji, to jak ona wpłynęła, jak nastroje doprowadziły do tego, że to pytanie o to, czy walczyć, było zupełnie inaczej widziane właśnie po tych doświadczeniach okupacyjnych. Jaką rolę odegrała II Rzeczpospolita? To znaczy, jaką rolę odegrał ten proces kształcenia, to co dzisiaj wielu tak z nostalgią wspomina, szkołę II Rzeczpospolitej, czy pewne etos budowany, który sprawiał, że to pokolenie powstańców było takie, a nie inne, potem wzbogacone doświadczenia okupacji, ale no to już były rzeczy narzucone, tak? Ale ten wysiłek, który był, jak on się przekładał na to myślenie o wysiłek budowania II Rzeczpospolitej, na to myślenie o konieczności walki, o patriotyzmie jako czymś, co na końcu ma pytanie, czy przelewamy własną krew. Oczywiście o pokoleniu Kolumbów mówi się często jako właśnie i spadkobiercach II Rzeczpospolitej, ale też o takim ogromnym sukcesie wychowawczym II Rzeczpospolitej. I tutaj trzeba wskazać kilka czynników. Z jednej strony było to pierwsze pokolenie po 123 latach niewoli, po 123 latach zaborów, które dorastało faktycznie w niepodległym państwie, we własnym kraju,
kraju, który również borykał się z wieloma problemami i społecznymi, i gospodarczymi, i politycznymi, ale był krajem suwerennym i niepodległym i to na pewno było kluczowe w możliwości w ogóle wychowania tych młodych ludzi właśnie w polskości i w duchu patriotycznym. I to też była no, taka formacja jeszcze mocno zakorzeniona w wieku XIX, to znaczy powstańcy warszawscy, to się też pojawia we wspomnieniach czy w pamiętnikach żołnierzy KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej czy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Oni wspominają o tym, że ich wejście do konspiracji wiązało się także z ich takim doświadczeniem rodzinnym, biograficznym. Wielu z nich miało w rodzinach jako dziadków, powstańców styczniowych, powstańców, którzy bardzo w II Rzeczpospolitej byli hołubieni, którzy pojawiali się na wszystkich uroczystościach. I tutaj można pewnie trochę wysnuć taką analogię, że tak jak my dzisiaj obdarzamy ogromnym szacunkiem powstańców warszawskich, tak takimi powstańcami warszawskimi dla II Rzeczypospolitej byli powstańcy styczniowi. Ich już wówczas zostało niewielu, ale faktycznie pojawiali się na różnych uroczystościach, więc też ta tradycja była bardzo żywa, też ich rodzice walczyli za niepodległość, tak? Wielu z ojców żołnierzy Armii Krajowej było czy powstańcami śląskimi, czy byli zaangażowani w walki o granice na początku II Rzeczpospolitej, więc też mieli taką bardzo żywą tradycję rodzinną, do której mogli się odwołać. Ale to oczywiście też były działania państwa, wychowania patriotycznego, wychowania państwowego, które w latach 30. było bardzo forsowane przez obóz sanacyjny, przybierało formę kultu Piłsudskiego, co też wywoływało różne napięcia i też wywoływało czasem opór. Więc z pewnością ta formacja miała swoje głębokie podłoże w tym wychowaniu państwowym, w wychowaniu patriotycznym w II Rzeczpospolitej. Chociaż ja bym tutaj trochę ten obraz skomplikowała, bo powinniśmy pamiętać, że II Rzeczpospolita była nowoczesnym państwem narodowym, powstała jako nowoczesne państwo narodowe w Europie Środkowej w tamtym czasie i ten model wychowania był typowy dla tamtej epoki i również inne państwa w ten sposób wychowywały swoich obywateli na ludzi gotowych do poświęceń, gotowych do walki zbrojnej. Tutaj też oczywiście bardzo ważny był ten aspekt militarny. Druga Rzeczpospolita była krajem mocno zmilitaryzowanym, 30% budżetu szło na zbrojenia. I oficerowie wojska byli też obecni w życiu codziennym. My nawet sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić, jak mundur był obecny na ulicach. I to też na pewno w jakiś sposób kształtowało ten stosunek do armii, do walki. Ale mówię, no to też był jakiś zeitgeist tamtej epoki, że państwa w tamtym czasie w ten sposób wychowywały swoich obywateli i tak też zostali wychowani powstańcy warszawscy, co nie znaczy, że oni tą walkę uważali za jakby swój pierwszy i najważniejszy obowiązek, bo jeśli nawet weźmiemy wszystkim pewnie państwu znaną książkę Kamienie na szaniec, którą profesor Strzembosz uznał za jedną z 20 najważniejszych dla polskiej tożsamości książek i która też nam bardzo się wryła w pamięć jako to pokazanie walki w dywersji, walki w małym sabotażu akcji pod Arsenałem, to jak się w nią uważnie wczytamy, co ci bohaterowie tam mówią, to oni mówią o tym, że
Owszem, słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę i oni są tego nauczeni, ale że oni tak naprawdę najbardziej chcieliby pracować dla państwa, pracować dla kraju i móc go, tam pada takie zdanie, że chcieliby tą przeklętą bryłę nad Wisłą pchnąć w końcu we właściwą stronę. Więc oczywiście tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, co pan dyrektor powiedział, że po prostu zaistniała pewna konieczność dziejowa, czy ta okupacja zmusiła ludzi do dramatycznych wyborów, ale to nie było pokolenie, które marzyło o tym, żeby walczyć. To było pokolenie, które marzyło, żeby budować i żeby tworzyć nową Polskę, lepszą Polskę, bo ta, którą stworzyło im pokolenie niepodległości, wcale aż tak bardzo im się nie podobała. I to też widać doskonale w testamencie Polski Walczącej, który jest poniekąd dokumentem rewolucyjnym i który pokazuje, że ta Polska, która miała powstać ze snów Polski Walczącej, miała być jednak inną Polską niż Polska lat 30. Bardzo dziękuję. W tych dokumentach, znaczy w ustawach opublikowanych, w tych dwóch dziennikach ustaw też jest zaprogramowana Polska, tych dwóch, które powstały, to nawiązuje do tego, co powiedziała celnie pani doktor, ta Polska jest zupełnie inna, ona jest jakby w zupełnej, w całkowitej kontrze do Polski sanacyjnej, bo to jest tak, no, ustawy były jakby takim najbardziej programowym, faktycznym dokumentem, gdzie ta Polska była opisana. Ona nie miała tam słowo demokratyczne można powiedzieć, że jest takim językowym fetyszem. W każdej ustawie nawet jest wielokrotnie użyte słowo, że będzie wybierane demokratycznie, że procedury demokratyczne, że to pewnie na osobną dyskusję, co było zaprogramowane w tych dokumentach prawnych, tych dziennikach ustaw, które wyszły po powstaniu. No ale był to efekt wieloletniej pracy. Dzisiaj byśmy powiedzieli think tanków i grup roboczych, które pod okupacją te dokumenty przygotowywały. Tak, i też różnych stronnictw politycznych, demokratycznych, prezentujących bardzo pluralistyczny wachlarz poglądów, które też bardzo krytycznie się ustosunkowywały do, nie zapominajmy jednak, autorytarnej w latach 30. Polski, powstałej po przewrocie majowym, Polski sanacyjnej, gdzie ta przestrzeń demokracji się zmniejszała i właśnie ten program, który był planowany, dlatego tak bardzo podkreślał te demokratyczne wartości. Zresztą zapadło mi w pamięć z jednym z wywiadów z powstańcami. Ktoś powiedział takie bardzo ciekawe słowa mówiące o tym, że mieliśmy plan taki, żeby dziś walczyć, jutro zwyciężyć, a pojutrze zabrać się za budowę Polski, kończyć szkołę, studia i prowadzić normalne życie. Czyli jak gdyby ta kwestia walki była czymś oczywistym, ale nie była celem całym w sobie, była środkiem do osiągnięcia niepodległości. Mam pytanie do pana profesora, dlatego że tak jak pani doktor Brzygut mówiła o tych powstańcach styczniowych w II Rzeczpospolitej, tak jednak przez cały okres PRL-u pamięć o powstaniu była jednym z takich podstawowych etosów niezbędnych później przy powstawaniu całej opozycji demokratycznej. I te dyskusje z tym związane również z powstaniem zaciążyły na tym, co się działo w PRL-u. Przypomnijmy niechęć władz do odbudowy Starego Miasta na wypadek, gdyby Polacy znów się zbuntowali i gdyby było kolejne powstanie, tym razem antykomunistyczne. Jak te dyskusje wpływają na nasze rozumienie patriotyzmu jako Jungtim pomiędzy patriotyzmem a walką. Ja mam taką silną wizję, nierealną, realistyczną, ale głęboko ludzką. O czym jestem przekonany, że oczywiście dyskutować o powstaniu warszawskim, zwłaszcza o powstańcach, ale nie tylko, jest warto, ma to sens.
Natomiast to, co pan redaktor tutaj podniósł, pokazuje, że to ma za sobą pewien grzech pierworodny. No bo kiedy mówimy o powstaniu warszawskim, prawie nigdy, prawdę powiedziawszy, ja nigdy nie słyszałem, prawie wpisałem tak, żeby było z dystansem, słowa manipulacja. A przecież po II wojnie światowej, a jeszcze pod koniec wojny, wokół tego odbywała się koszmarna manipulacja. Dam tylko jeden przykład. Liczba ofiar. W 1945 roku, na przełomie zimy i wiosny, nowa władza, władza ludowa, władza komunistyczna, podała, że w powstaniu warszawskim zginęło około 700 tysięcy ludzi, co oczywiście miało uzasadnić zbrodniczą działalność Andersa, Bora Komorowskiego, diabli wiedzą jeszcze kogo, rządu w Londynie i tak dalej, i tak dalej. A jak trzeba było, to parę miesięcy później, to wszystko jest zapisane, podano liczbę 200 tysięcy, a jeszcze gdzieś później 100 tysięcy, a potem znów 250 tysięcy ofiar. Przepraszam, to nie są numery, to totolotka. To jest makabra i to jest, oczywiście to nie jest dzieło, to jest jakby, nawet bez jakby, powstańcy warszawscy, a także ludność miasta przez te 63 dni w tych manipulacjach są przedmiotem, a nie podmiotem. Ale myślę, że też powinniśmy o tym rozmawiać. Jeśli zacząłem od tego, że mam takie dziwne, szukam dobrego słowa, to nie jest przekonanie, wątpliwość może, taką dziwną wątpliwość. To, co powiem, jest szalenie niepoprawne, już nie tylko politycznie, ale uwaga, także moralnie. Ponieważ dyskusja o wieku ludzi, zwłaszcza ludzi starych, jest zawsze delikatna. To jest taki grząski grunt, gdzie można się utopić. Wystarczy kilka głupkowatych, na niczym nie opartych, ale bardzo bolących stwierdzeń, które ta starucha czy ten staruch usłyszał, chociaż to wcale nie było do niego, żeby ten stosunek rozwalić. Otóż wiem, że to, co powiem teraz, jest absolutnie, a nawet użyję czasu przeszłego, było tym bardziej absolutnie niemożliwe. Ale ja bardzo nie lubię dyskusji o powstaniu. Raczej na ogół się, gdy mnie się zaprasza, uchylam się. Dlaczego? Ano to jest ta puenta właśnie, żeby starsze panie i starsi panowie, prawdziwi bohaterowie, mogli spokojnie odejść z tego świata, a nie słuchać najpierw, że byli zaplutymi karłami reakcji, że byli faszystami i diabeł wie czym jeszcze. A teraz w wolnej Polsce słyszymy 1 sierpnia w stacjach telewizyjnych czy radiowych zdania, które choć zbudowane w sposób cywilizowany, kulturalny, poprawny literacko, no ale gdzieś tam za kołnierzem mają tego zaplutego karła reakcji i te wszystkie ohydy, jakie wylano na żołnierzy polskiego państwa podziemnego. I już ostatnia uwaga, refleksja. Zgadzam się z tym, co pani mówiła o stosunku do powstańców 1863 roku. Rzeczywiście jest pewne podobieństwo, stosunku do jednych w okresie międzywojennym, do powstańców styczniowych, do powstańców warszawskich teraz.
Ale jest też jedna fundamentalna różnica między 1863 rokiem a 1918. Polski nie było nie tylko na mapach Europy, ale na dobrą sprawę, poza patriotycznym myśleniem dużej części naszych rodaków, w ogóle nie było Polski. Gospodarczo, kulturalnie, kulturowo, cywilizacyjnie. Dlatego kiedy powstała w 18 roku, to były świetne połączenia Poznań-Berlin, czy powiedzmy w drugą stronę Białystok-Moskwa. Natomiast już gorsze było połączenie Białystok-Poznań. I to całe dziedzictwo jakby wtedy było, no może pewnie dlatego, że Polska potem była państwem suwerennym, niepodległym, demokratycznym. Natomiast po II wojnie światowej, tak na dobrą sprawę, oczywiście w Polsce, w PRL rządzili Polacy, ale wszyscy wiedzieli, że oni z niepolskiego nadania rządzą. Dla mnie taką pigułką PRL jest zdanie, które niech sobie wiele osób starszych w tej sali spróbuje przypomnieć swoje dzieciństwo. Słyszeliśmy, które było pewnym oświeceniem, które odegrało na pewno dużą rolę, ale świadczy też jednak o pewnej skuteczności stłamszenia Polski i Polaków po II wojnie światowej. Otóż to zdanie to mniej więcej coś takiego. Rodzice do dziecka w wieku szkolnym. Wiesz, my ci powiemy, jak w tym Katyniu było, ale no, żebyś się tylko w szkole nie odezwał. I podobnie było z Powstaniem Warszawskim. Inna skala, inny rozmiar, inna wielkość. Synku, córeczko, my ci powiemy, jak w tym Powstaniu Warszawskim było, o co naprawdę chodziło, ale pod żadnym pozorem nie możesz o tym mówić w szkole. I to jest ta fundamentalna, moim zdaniem fundamentalna różnica. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Rodakowski zwrócił uwagę już pod koniec swojej wypowiedzi na ten kontekst współczesny, nie tylko współczesnej Polski, ale też miejsca współczesnej Polski w świecie i przede wszystkim tego, co się, jak się zmieniło myślenie o naszym świecie po 24 lutego. Pan mówił w wywiadach o tym na poziomie obrazów, jak uderzająco jest dla niego podobne niektóre filmy z dronów z Ukrainy z obrazami lotniczymi po zniszczeniu Warszawy. Ale chciałem zapytać o ten taki głębszy poziom, to znaczy o ten niezwykły wysiłek, który obserwujemy państwa ukraińskiego i społeczeństwa ukraińskiego, który doprowadził do czegoś, co się wydawało, no, początkowo wojna miała trwać kilka dni, ale ten duch społeczeństwa ukraińskiego okazał się znacznie silniejszy. Czy pan na tym poziomie widzi jakieś analogie z powstaniem czy z polskim państwem podziemnym? Widzę dwie różne, ale widzę silne analogie. Pierwsza jest taka, pierwsza to analogia z sytuacją warszawiaków i mówię tu o wspólnym doświadczeniu dwóch warszawskich powstań. Ludzi, na których dyktatura czy totalitaryzm wydał wyrok. Bo mieszkańcy Buczy czy Irpienia zostali zamordowani dlatego, że z jakiegoś powodu nie pasowali do wyobrażenia, tak należy tą sytuację rozumieć, Władimira Putina czy jego wojska do takiego modelu, który oni sobie jakby umyślili, jak
Hitler publikował Mein Kampf, to wszyscy myśleli, że to taka ostra retoryka polityczna. Tak? A później się okazało, że to był po prostu program. Jak te Putin pisał te swoje historyczne eseje o Ukrainie, o tym ulianowskim Benkarcie, no to myśleliśmy, że on tak podkręca temperaturę, a nie, że w imieniu tego programu wojska rosyjskie będą mordować członków, emerytowanych członków ugrupowań walczących w roku 2014 w Doniecku, czy żony aktualnych wojskowych z pułku Azow. A to się wszystko działo. To dla mnie największe wrażenie dwie rzeczy zrobiły, że oni mordowali żony właśnie żołnierzy i że, widać było rozebranych mężczyzn zabitych, znaczy za rozebranych, bo szukano tatuaży, czy przypadkiem któryś z tych ludzi nie walczył gdzieś. To przypomina sytuację, znaczy oczywiście ze wszystkimi różnicami, tak? No ale to raczej to co było w Azowstalu, no to raczej było powstanie w getcie, bo oni nie mieli szans na jakieś zwycięstwo, tak? Oni, rozumiem, wybrali jakąś godną śmierć, czy śmierć na własnych warunkach, mimo tych dostaw i tego wszystkiego. No od pewnego momentu było wiadomo, że już się nic tam nie da zrobić, tak? Że można było liczyć tylko na jakiś cud. Więc zderzenie jednostek zamieszkujących jakiś teren z totalitarnym siłą, to jest wyraźne podobieństwo. I tam, choć oczywiście ciągle doświadczenie Warszawy jakby jest całkowicie, to jest dużo inna skala, tak? Znaczy to jednak są, ofiar jest ciągle dużo, dużo, dużo więcej i dużo, dużo dramatyczniej to przebiega. Ale samo to modus operandi jest podobne, tak? Jest jakiś wzorzec, jakiś strychulec, jakby powiedzieli nasi przodkowie. Jak ktoś do niego nie pasuje, no to jest zabity. A gdyby ta okupacja powstała dłużej, to tak samo jak opisana przez profesora Tomasza Szarota instrukcja 1005 wydana wewnątrz RSH w czasie II wojny światowej, powodowałaby, że ślady ludobójstwa, ślady zbrodni były po prostu zacierane. Czyli ktoś by później przyszedł i tych obnażonych biedaków po prostu by jeszcze spalił, żeby jakby wykreślić ich całkowicie. I to upodabnia to z wolą, tak? Ukraińcy odzyskali te tereny, więc nie wszystkie ciała były spalone, były jakieś tam próby, to wszystko było. Więc to jest jedno podobieństwo. A drugie podobieństwo jest podobieństwem jakby współczesnej wojny, i powstanie warszawskie okazało się w tym sensie bardzo nowoczesne. Ja jako w liceum pamiętam, że czytaliśmy w szkole na polskim pamiętnik z powstania warszawskiego. Wielu moich kolegów harcerzy dyskutowało o takim konflikcie bohaterskiego żołnierza, bohatera i dekownika, cywila, uciekiniera, człowieka, który zrezygnował z czegoś, mówię o podmiocie pamiętnika z powstania warszawskiego, no, właściwie też losach autora. No, tylko dziś okazuje się, że Miron Białszewski, który wtedy nam się wydawał no, tchórzem, czy takim kimś, kto nie wziął na siebie odpowiedzialności walki, dzisiaj walczy. Dzisiaj te Mironi Białoszewscy są częścią tego społecznego wysiłku. Że nowoczesna wojna, taka jaka jest na Ukrainie, i to przypomina powstanie warszawskie, składa się z tych wszystkich postaw, które opisywał Miron, pozażołnierskich. Tak? Ci, co wybijają tunele między domami, ci, co stoją w kolejce po wodę, ci, co przechodzą kanałami, pomagając iść innym. Nawet te modlące się staruszki, oni wszyscy walczą. Na tym polega ta nowoczesna wojna w mieście, że walczą wszyscy, budując morale. I to jest to, że na ukraińska wojna to są trzy stopnie. Są żołnierze, wolontariusze i centra logistyczne, gdzie też wolontariusze, to jest taka opowieść mojego przyjaciela, który był na Ukrainie i opowiadał, że
widział, jak był w miejscu, gdzie produkują siatki maskujące. Tak? Ktoś z tych sieci rybackich rozkładał, ktoś ciął jakiś zielony materiał na wstążeczki, ktoś te wstążeczki wiązał na tej sieci i powstawały siatki maskujące na czołgi, które robili wolontariusze. To byli ludzie, to ochotnicy. Więc ta struktura walczącego narodu, zmotywowana, czującego jakby odpowiedzialność, to bardzo silnie koresponduje powstanie z Warszawą. I muszę powiedzieć, że ja tak słuchając moich kolegów też tak mi kiedyś ten Miron przeszkadzał, a dziś wiem, że gdyby Miron był na... był częścią ukraińskiego wysiłku, to by walczył. Tak jak mówię, walczyły staruszki mówiące od rana do wieczora modlitwy w intencji Warszawy, bo one też budowały jakąś moralną siłę. Więc dzisiejsza wojna jest zupełnie czymś innym. Nie pasuje do wzorców z naszej młodości, ale Ukraina pokazała, i to jest podobne do powstania, inny sposób walki. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Pan dyrektor musi... Jeszcze, okej, okay, świetnie. Także ja to samo pytanie chciałem do państwa skierować. Znaczy, na ile to, co obserwujemy na wschodzie, rozstrzyga pewne spory ideowe, bo zostawmy spory polityczne, to nie czas i nie miejsce, ale spory ideowe, które dzisiaj się toczą pomiędzy rozmaitymi wizjami patriotyzmu, prawda? Czy bardzo pamiętam, gdy osoby związane z Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły kampanię pokazujące twarze bohaterów naszej niepodległości, pojawiła się dosyć ożywiona dyskusja, czy nie przesadzamy z tym militaryzmem w naszym rozumieniu patriotyzmu. I czy to, co widzimy dzisiaj na wschodzie, czy takie też wzmożenie w Polsce związane z zaciąganiem się do Wojsk Obrony Terytorialnej, popularność właśnie strzelnic, takich rozmaitych rzeczy, czy to w jakiś sposób rozstrzyga te spory o to, czym ten patriotyzm dzisiejszy jest, czy powinien być? Pani Izabela Przewód. Znaczy, ja bym powiedziała, że ja w ogóle bardzo nie lubię tego pytania, które przytoczył pan dyrektor na samym początku tytułu też książki Macieja Łubieńskiego, Bić się czy nie bić. I nie lubię tego pytania, czy ty poszedłbyś do powstania, które właśnie gdzieś sugeruje, że no, może z tą dzisiejszą młodzieżą to jest tak coś nie tak. Dlatego też tak bardzo podkreślałam, że młodzi, te 13-letni powstańcy warszawscy, oni też sobie nie wyobrażali, że będą walczyć w powstaniu. Oni wcale tego nie chcieli w swoich marzeniach o przyszłości. I ja nie lubię tego pytania, dlatego że mam wrażenie, że ono tworzy taką fałszywą dychotomię właśnie na tych, którzy walczą, są patriotami, militarystami i na tych, którzy są pacyfistami od tej walki bronią. I też mam takie poczucie, że to już zupełnie nie przystaje do i współczesnej wojny, i współczesnego społeczeństwa. I też mam takie poczucie, że wojna w Ukrainie pokazuje nam zupełnie nowy sposób walki i pokazuje nam, że nie ma tego podziału na bić się czy nie bić. To znaczy, widzimy, że udział w obronie kraju, ja bym właśnie chciała to pytanie zamienić nie na pytanie, czy byś walczył o swój kraj, tylko czy byś bronił swojego kraju, bo to jest trochę inne pytanie. Bo bronić swojego kraju można na bardzo różne sposoby i wykorzystując bardzo różne swoje możliwości i predyspozycje. I to, że ktoś nie jest gotowy do tego, żeby stanąć do walki z bronią w ręku, nie znaczy, że on nie jest patriotą, czy nie byłby gotowy do obrony, bo może mieć inne umiejętności, czy inne skille, które w tej obronie mogą się przydać. I to też pokazuje polskie państwo podziemne i to też pokazuje powstanie, że tam przecież nie wszyscy byli na barykadach. I można powiedzieć, że może nawet ci, co byli na barykadach,
nie chcę powiedzieć, że nie byli aż tak ważni, to znaczy no, nie uciekniemy od tego, że powstanie poniosło klęskę militarną. Ono zwyciężyło koniec końców ideowo, ale poniosło klęskę militarną, natomiast jego fenomen polegał na tym, że zbudowało struktury. Na zapleczu ujawniły się struktury państwa, struktury też pomocy społecznej, ujawniła się cała mnogość gazet, które wychodziły i prezentowały bardzo różne poglądy, światopoglądy. I wydaje mi się, że to właśnie nam też pokazuje, że można bronić swojego kraju i być patriotą, niekoniecznie walcząc z bronią w ręku. I tak jest też na Ukrainie, że tam ludzie są zaangażowani w bardzo różne formy obrony swojej państwowości. Bardzo na różne sposoby w niej uczestniczą. Mój kolega Kuba Bodzionny w redakcji Kultury Liberalnej w czerwcu przeprowadził wywiad ze swoim kolegą z Ukrainy Stanisławem Iwaszczenko i ten kolega brał udział w obronie Czernichowa. Był informatykiem, który po prostu został zaciągnięty do armii. I tak naprawdę ta jego opowieść jest trochę taką opowieścią Mirona, gdzie on mówi, że no siedzieliśmy w tym okopie i w zasadzie nie wiedzieliśmy do końca, co tam robimy, nie mieliśmy broni, a leciały na nas bomby. Ale on, gdy już Rosjanie odstąpili, od razu wszedł w taką działalność obywatelską, działalność fundraisingową, założył fundację ze znajomymi i zaczął ściągać pomoc dla cywili, pomoc dla wojskowych, żeby bronić kraju. Więc zaczęli robić zakupy żywności, materiałów wojennych i wydaje mi się, że to właśnie dobrze pokazuje, że czasem może nawet nie ta walka jest najcenniejsza. I mi jest też bardzo bliski taki współczesny koncept budowania rezyliencji obywatelskiej czy odporności obywatelskiej, która też jest teraz rozwijana. O tym też mówił na przykład minister obrony narodowej Łotwy, że on by chciał, żebyśmy przestali mówić o bojownikach, tylko właśnie mogli się zastanowić, jak patrioci w każdym kraju będą bronić swojego kraju. I to jest właśnie taki koncept, gdzie ważne są zarówno te działania na zapleczu, jak i działania na froncie, gdzie ważna jest zarówno walka informacyjna, walka z dezinformacją, walka z fake newsami, do której mogą się nadać informatycy, którzy wcale z bronią w ręku nie będą się czuli najlepiej, jak i działalność w różnych organizacjach społecznych. I wydaje mi się, że to jest coś, co warto by było rozwijać i co trochę nam znosi ten podział na bić się czy nie bić, a czego możemy się zarówno uczyć od powstańców, jak i teraz od Ukraińców. Ad vocem chciał pan dyrektor Rudkowski. Nie, podsumowując, bo próbujemy wyabstrahować z rozmów z powstańcami, czym jest patriotyzm ich, w ich rozumieniu. I trochę tak na tej podstawie zrobiliśmy nagrodę, na przykład w muzeum powołaliśmy nagrodę imienia Jana Rodowicza Nody. To skracając to do jednego słowa, patriotyzm jest zaangażowaniem i być może ta dychotomia jest, rozwijając to, co powiedziała pani doktor, jest inna. Znaczy, że to jest między zaangażowaniem czy aktywnością, a pasywnością. Że bronić można na tak różne sposoby właśnie od... Że tu zaangażowanie i aktywność to jest ten odpowiednik tego, co kiedyś XIX-wieczni uważali za bicie. Tak? Też celowo użyłem tej formuły, bo ona już kompletnie do dzisiaj nie pasuje. Tu się zupełnie zgodzę. Aczkolwiek można tutaj jeszcze postawić pytanie, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Znaczy, że pamiętam, utkwiło mi kiedyś w pamięci, przeprowadzałem wywiad z prezydentem Finlandii, panem Sauli Niinisto, pytając go o to, dlaczego Finowie są tak narodem odpornym na dezinformację. On powiedział, bo jesteśmy jedynym narodem w Unii Europejskiej, w którym jest powszechny pobór wojskowy. I to przejście przez struktury militarne sprawia, że obywatele są znacznie bardziej świadomi swoich, tego, że odpowiedzialność za chociażby szerzenie dezinformacji jest obowiązkiem każdego, tak? Znaczy, że to nie jest jakaś kwestia abstrakcyjna, ale też ta działalność społeczna czy fundraisingowa jest tutaj też
no, chyba nikt się nie będzie spierać, że to nie jest patriotyzm, no to właśnie jest. Mam pytanie do pana profesora teraz. Jak pan profesor, patrząc na wojnę za naszą wschodnią granicę, na powstanie warszawskie, na ostatnich 78 lat, czy to pana jako właśnie historyka sprawia, że pan jakieś wnioski dotyczące natury patriotyzmu jest w stanie wyciągnąć? Przede wszystkim nigdy bym się nie nazwał dobrym polskim patriotą, ale byłbym w najwyższym stopniu szczęśliwy, gdyby ktoś o mnie powiedział, Jurek Eisler jest dobrym polskim patriotą. To tak jak kobieta mówiąca, że jest najpiękniejsza na świecie, ktoś jest najmądrzejszy na świecie, ktoś jest jeszcze coś tam na świecie, to wielka odwaga albo wielka pecha. Ale w żadnym wypadku moim zdaniem nie jest to powód do dumy. Pycha jest grzechem. Natomiast cnotą jest skromność. Wielokrotnie uderzało mnie to, na pewno Jan tutaj więcej by powiedział, bo miał więcej okazji, jak te starsze panie i starsi panowie minimalizowali, biorę to w taki może nie cudzysłów, ale nawias, minimalizowali swoje dokonania bojowe, swój udział w powstaniu. No bo o czym tu właściwie mówić? Tak trzeba było, trudno. I myślę, że pokolenia, a to są jednak ze cztery pokolenia, trzy na pewno, które żyły, funkcjonowały w czasach PRL, gdzieś tam były, no nie chcę użyć tego słowa, bo ono jest wartościujące, ale pokopane, poobijane. Bo ile razy można wierzyć w to, że będzie lepiej? Jednym z takich słów kluczy w PRL była odnowa. A zaangażowany patriotyzm, bo tak też mówiono, no właśnie, co to był zaangażowany patriotyzm? Jak polscy piłkarze wygrywali, wszyscy mieliśmy łzy w oczach, łzy radości. Czy to był patriotyzm? No ja nie wiem, nie odważyłbym się tak powiedzieć. Jak Karol Wojtyła został papieżem, to cieszyliśmy się, ale tak zastanawiając się głębiej, z czego? Że Polak osiągnął najwyższe stanowisko, jakie Polak osiągnął w dziejach ludzkości. Taki zostało do dziś, choć Jan Paweł II już dawno nie żyje, niestety. Otóż patriotyzm, moim zdaniem, mogę się mylić, ale tak uważam, każdy człowiek wypracowuje w sobie sam, swoimi gestami, dokonaniami i zaniechaniami. Dlaczego nie wstałaś, nie wstałeś, nie powiedziałeś, to jest świństwo? Na przykład w 68 roku na jakimś zebraniu, czy to literatów, czy pracowników nauki, czy artystów. Opuszczona głowa. To co? Brak patriotyzmu? Czy pospolite tchórzostwo? A czy od ludzi można wymagać heroizmu? Bardzo odpowiada mi ten punkt widzenia, że heroizmu, takiego prawdziwego heroizmu, każdy człowiek może wymagać od jednego, od siebie samego. W przeciwnym razie stajemy się rzeźnikami, którzy posyłają w imię cara, króla, takich wartości, siakich, Führera, czy towarzysza Stalina, miliony ludzi na śmierć. Przecież oni sami się nie posłali. Sami nie dokonali wyboru, że chcą iść w natarciu. W wypadku
Armii Czerwonej, to jeszcze z tyłu byli NKWD-ści z pepeszami, którzy zabijali, jak ktoś nie mógł znaleźć właściwego kierunku ataku. Ja nie wiem, ale dla mnie taką też, znaczy nie dla mnie, to jest cnota po prostu, jest pokora. Czy pokory mamy dzisiaj w Polsce dość? Nie mnie sądzić. Ale mam wrażenie, że to też się w sobie samym wypracowuje. Każdy z nas, jeśli jest człowiekiem pokornym, to nie chodzi głupio o uległym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Pokora jest zaprzeczeniem pychy, takiego zarozumialstwa, że oto wsio utrzy fabryki limonów, jak to mówiono w Związku Radzieckim, u nich wszystko było najlepsze. Natomiast w Polsce puentowano to reklamą zegarków radzieckich, do której złośliwcy ułożyli wierszyk. Radzieckie zegarki, bo taki był neon, do tego dokładano układankę radzieckie zegarki najszybsze na świecie. Oczywiście można powiedzieć, że to głupstwo, ale taką też dla mnie bardzo ważną rzeczą, kiedy mówimy o patriotyzmie, patriotyzmie jednostki, patriotyzmie narodu, społeczeństwa, jest też stosunek do innych, którzy też chcieliby być patriotami. Mam na myśli nie Polaków w naszym konkretnym przypadku. Zakładamy z góry, że jesteśmy lepsi od tych, od tamtych i tak dalej. Czy to jest cnota? Bardzo nie jestem przekonany. Moim zdaniem niekoniecznie. Mamy być lepsi od innych nie dlatego, żeśmy tak zadekretowali, żeśmy głośniej krzyczeli, tylko dlatego, że naprawdę żeśmy się starali, wysilali, żeby być lepszymi od naszych sąsiadów z różnych stron. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz 30 sekund przerwy. Bardzo bym państwa prosił o przygotowanie pytań dla naszych gości. My w tym czasie pożegnamy pana dyrektora, który miał wcześniejsze zobowiązania. I za 30 sekund wracamy z powrotem do naszej dyskusji. I może potem państwa poproszę po serii pytań, uwag o potem komentarze. Bardzo proszę i potem tutaj. Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące dwóch rzeczy odnośnie Powstania Warszawskiego. Pierwsze, czy w Powstaniu Warszawskim oprócz Armii Krajowej brały udział też inne oddziały wojskowe, takie jak bataliony chłopskie, czy kontrowersyjne narodowe siły zbrojne, albo Armia Ludowa, oraz drugie moje pytanie, czy wśród powstańców warszawskich były osoby żydowskiego pochodzenia? Bardzo dziękuję. Tam się pan zgłaszał. Paweł Zdun. Przede wszystkim dziękuję za zorganizowanie tej debaty. Chciałem najpierw podziękować już nieobecnemu panu dyrektorowi za to docenienie wagi udziału ludności cywilnej. Z tym będzie później pytanie związane. I na przykład tego opisu Mirona Białoszewskiego. To jest dla mojej mamy powstańca, właśnie pamiętnik z powstania był, mówi, najlepszym wspomnieniem o powstaniu. Mimo że była sanitariuszką, nie żadne te batalistyczne, te wojenne wspomnienia, książki, a właśnie pamiętnik z powstania. Mówi, że do tych punktów sanitarnych, gdzie była, przychodzili czasami i pomagali im cywile, którzy nigdzie nie są ujęci jako uczestnicy. Czy na przykład moi dziadkowie, którzy bezpośrednio nie brali udziału w samym powstaniu, ale na przykład u nich stacjonowali ludzie z Campinosu, więc w zasadzie byli powstańcami, czy nie byli powstańcami? Nie, byli cywilami, którzy pomagają powstaniu. Ja myślę, że to jest trochę tak, że
Aha, jak ktoś mówi, że czytam powstanie odniosło sukces czy klęskę. Ktoś mówi, że klęskę, to ja nie czuję z nim wspólnoty narodowej. Dlatego, że jeśli państwo podziemne państwo by poniosło klęskę, to tylko wtedy, gdyby powstanie warszawskie nie wybuchło. Gdyby Polacy opuścili głowę i nie powstali. To byłaby jedyna klęska, jedyna klęska. Można mówić co najwyżej o wymiarze wojskowym klęski, ale nie o klęsce powstania. Powstanie było sukcesem, ponieważ wybuchło. Ja myślę, że to jest trochę... Moje pytanie do państwa jest takie. Czy państwo się zgodzą z moją refleksją taką, że to, że odczytujemy dzisiaj w 2022 roku trochę inaczej powstanie warszawskie dzięki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Lepiej rozumiemy ten sens totalnego oporu całego państwa. Na samym początku byli wojowie, później byli rycerze, czyli osobne klasy tych, którzy walczyli. A już szczególnie od 20 roku i nie od powstania warszawskiego, co najmniej od polskiej walki o niepodległość z Rosją, bo wtedy też ogromne rzesze nie żołnierzy, cywili się angażowali w tę walkę, zapisywali się jako ochotnicy. Więc już od wtedy, nie od samego powstania, nie od oporu polskiego w czasie II wojny światowej, już od lat 18-21. Zupełnie inny sens jest, bo wtedy tylko wojowie, czy rycerze, czy szlachta byli obywatelami w sensie ścisłym, a reszta to byli poddani, których nie musiało obchodzić tak naprawdę, co się dzieje, mniej czy bardziej. A teraz, zwłaszcza w 21 roku, my wszyscy jesteśmy obywatelami, więc wszyscy mamy powinność obrony państwa, czy to jeśli jesteśmy żołnierzami, czy to jeśli jesteśmy cywilami, żeby mu pomagać. Więc czy państwo się zgodzą z tym, że ponieważ jest takie przewartościowanie tej klas najpierw od wojów, rycerzy, czyli osobnych zupełnie klas, prawda, szlachty, którzy mają obowiązek, a zwykli poddani nie mieli tego obowiązku, tak? A my mamy obowiązek, więc to jest powinność. To mi mama też i zresztą ludzie z jej pokolenia powtarzali. Powinność, obowiązek, to żadne bohaterstwo, po prostu powinność. Czy państwo się z taką perspektywą zgadzają? Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo panią proszę. Zachęcam do zabrania głosu. Tak jak państwo mówili, powstanie to była wybuch dyskusji, publicystyka, rozmaite gazety i pisma, więc też podyskutujmy wszyscy. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja jestem córką uczestniczki Powstania Warszawskiego. Mama miała 19 lat. Mówimy o patriotyzmie, o powinności. Dla mnie porównywanie powstania i wojny w Ukrainie jest rzeczą nie do porównania. Warszawa była sama. Nikt jej nie pomógł poza niewielkimi ilościami zrzutów pomocy z Włoch i potem jednego wielkiego zrzutu w ramach Frankik z Anglii. Ci ludność była osamotniona i z prawa, i z lewa. Z jakiej strony byśmy nie spojrzeli, myśmy byli sami. Nam nikt nie pomógł w powstaniu. Wojna na Ukrainie rzeczą straszną, rzeczą, która nie powinna mieć miejsca. Ale jednak ta ludność ma pomoc z każdej możliwej strony. Myśmy zostali sami. Ludność Warszawy. Ja się wychowałam w rodzinie, gdzie patriotyzm. Ja nie wiem, czy to patriotyzm. Dziadek brał udział w wojnie 20 wieku, 20 roku. Mama była powstańcem i wyszedł, jak w Warszawie wzywali mężczyzn zdolnych do noszenia broni, żeby jechali na wschód. Więcej nie wrócił. Mama przeszła przez powstanie, wyszła ostatnim, była ostatnim oddziałem wychodzącym z Warszawy w październiku. Skończyła w Oberlangen, więc ta droga, gdzie kobiety z powstania. Wróciła w 1947 roku, bo po wyzwoleniu obozu wstąpiła do pierwszej dywizji, pierwszej polskiej dywizji pod dowództwem generała Maczka. Była człowiekiem, który był pozbawiony praw obywatelskich prawie, że ukrywała się. A przecież Maczka, który walczył całe życie, swoje poświęcił walce o wolność,
pozbawione obywatelstwa polskiego. Jak my to wszystko mamy rozumieć? Mówię, ja do tej pory, kiedy grają hymn, wstaję, bo gdzieś tam czuję taki moment, że to jest coś naszego. Jak tutaj w muzeum grają warszawiankę, bo kurant w zegarze z powstania gra warszawiankę, to ja od razu mam tekst, a to Dzień Krwi i Chwały. Dzień, który jest czymś ważnym. I chyba wiele rzeczy wynosi się z domu. I uczmy się, że bądźmy ludźmi, traktujmy ludźmi tak, jakby chcieli, żeby nas traktowano. Oczywiście pomoc Ukrainie jest bardzo potrzebna, bo nie powinni zostać tak, jak myśmy zostali sami. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Czy ktoś... O, tu są jeszcze głosy, bardzo prosimy. To może za moment. Teraz... Dzień dobry, Karol jestem. Ostatnio miałem rozmowę ze swoimi znajomymi, bo ja byłem wolontariuszem parę razy na Dworcu Wschodnim na Ukrainie, więc trochę doświadczyłem tego wojny. Później się chciałem przy wielkanocnym stole porozmawiać ze znajomymi i tak dalej. Poczułem, że taka, że jest spadek tematu, zainteresowania, że tak tego. A na końcu, jak wracałem już w samochodzie, rozmawiałem na ten temat z chłopakiem, moja siostra powiedział, że jest gotowy umrzeć za ojczyznę, ale nie za polityków polskich. Ja sobie pomyślałem, a czym to się... Nie byłem w stanie mu nic odpowiedzieć, proszę o wyjaśnienie tej kwestii, bo dla mnie to się niczym nie różni, że umieranie za rodaka, niezależnie czy jest z wyższej czy z dolnej półki. I no, mi było przykro to zdanie usłyszeć, ale nie byłem w stanie mu nic odpowiedzieć. I to już daję kolejne. Bardzo dziękuję. Ja bym chciał takie pytanie odnośnie dwóch zwrotów takich podstawowych. Heroizm, którego pan używał, a stan ducha walki, a patriotyzm. Bo stan ducha walki to jest coś więcej albo coś innego jak patriotyzm, bo mój ojciec w wojsku, w obronie Warszawy, żołnierzem będąc, użył takiego określenia stan ducha walki. I dzisiaj widzimy na Ukrainie niebywały stan ducha walki. Oni oddają to, co najcenniejsze, życie własne. Prawda? Chcą być wolni. A jak porównamy naszą historię od czasów tam XVI-XVII wieku, pierwszych takich powstań w ogóle polskich, powstań chłopskich, to oni nie walczyli o wolność, tylko o wolność rozumianą jako zniesienie poddaństwa. Nie, czy w tamtych czasach był patriotyzm rozumiany w inny sposób, prawda? I idąc dalej, powstania śląskie, powstania państwowe i te wszystkie inne. I mi chodzi o to, że to trzeba chyba rozróżnić. Ten heroizm, świadomość oddania własnego życia. Bo oni, jak się ojca spytałem, to nie chciał na ten temat ze mną za bardzo rozmawiać, bo mówił, zabijałem, bo mnie zabiją. No, taki komentarz. No. I czy to nie byłoby takie rozgraniczenie może nawet potrzebne dzisiaj? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze... Mamy tu jeszcze jeden głos i pan będzie jako ostatni. Tutaj. Ja mam pytanie takie do profesora Eislera jako historyka. Czy bo powstanie akcja Burza, w ramach akcji Burza było powstanie warszawskie, przedtem w Wilnie była akcja Burza, a w Krakowie nie było akcji Burza. Jak wyjaśnić, że moja hipoteza jest taka, i pytanie, czy się zgodzi pan profesor Eisler, że będziemy się różnić, zależnie od pochodzenia regionalnego, na Pomorzu, na Śląsku, w Wielkopolsce czy na Małopolsce, z powodu historii odmiennej, jak tych części Polski, do końca świata możemy się różnić i mieć inne pojęcie patriotyzmu, heroizmu, sensu walki i to jest okej. Okay. Sądzę, że większe kraje, jak Ameryka, tak samo mają, landy niemieckie, części Rosji, każda Ukraina, nawet mały kraj może się różnić i nie ma powodu, żeby tych, co mają inne zdanie, umniejszać jako patriotów, czy tak dalej. I sądzę, że
Małopolska ma mądrych ludzi, jest tam 90 kościołów, tam był Jan Paweł II, była tam stolica Polski, a mimo to być może dlatego, że Warszawa walczyła, może, bo ja tak odpowiedź moja jest taka, ponieważ widziano, co się zdarzyło z Wilnem, to wybuchło powstanie właśnie w Warszawie, a kiedy zobaczono, co się dzieje w Warszawie, to już powstanie nie miało szans wybuchnąć i żaden odpowiedzialny człowiek w Krakowie nie rozważał akcji burza w Krakowie. I dzięki temu mamy Kraków, jaki mamy, nie tylko przez to, że tam Koniew coś zrobił, czy Niemcy tam mieli jakieś swoje racje. Czyli istnieje coś, ja jestem akurat z regionu pogranicza Polski, Czechosłowacji, Słowacji, Żywiecczyzny jestem, więc widzę różnice regionalne i o nie się upominam, bo widzę takie zgleichszajtowanie, jest obowiązek, jesteśmy zakładnikami tej Warszawy, która nienawidzi, to co widziałem pod krzyżem, że im większy patriota, to wtedy jest patriota większy, kiedy bardziej nie będzie ruski. Kryterium nienawidzi ruskich, to już jestem dobry patriota. A ja akurat nie mam żadnej nienawiści do Rosjan i wtedy się czułem gorszym patriotą i do dziś się czuję gorszym patriotą. I ci na 3/4 Polski nie ma nienawiści do ruskich, ale są patriotami. I to jest pytanie, czy jest obowiązek nienawidzić ruskich, żeby być patriotą? Bo to widzę, że ta polityka historyczna PiSu coś jakby tego wymaga, a mnie to tak dziwi i się wstydzę tego, że jestem Polakiem, który nie nienawidzi ruskich. Nie? O, bardzo dziękuję. Tu jeszcze był jeden. Ale jestem gorszym patriotą. Tu jeszcze jeden głos, bardzo proszę. To koleżance proszę dać, koleżanka przekaże. Tu panu bardzo proszę. I potem na drugą stronę sali. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie dotyczące budowania postaw patriotycznych, tak? I tutaj był przykład taki, że w tym dwudziestoleciu te postawy właśnie były budowane, tak? To pytanie dotyczy, jeżeli uznamy, że postawa patriotyczna to jest też postawa o myśleniu o moim sąsiedzie, o tym, o takim wspólnym budowaniu dobrobytu, o tym traktowaniu siebie nawzajem, to mam wrażenie, że jak patrzymy na tym, jak się traktujemy na ulicy, jak się traktujemy w sklepie, czy się uśmiechamy do siebie, albo jak sobie odpowiadamy dzień dobry, bądź jak sobie mówimy dzień dobry, to mam takie pytanie właśnie, jak to wyglądało budowanie tej postawy patriotycznej, tego traktowania siebie nawzajem właśnie w tym międzywojniu, tak? Bo mam wrażenie, że ciągle nam tego brakuje teraz, tak? Mam wrażenie, że jak wyjeżdżamy za granicę, idziemy do sklepu, to jesteśmy zdziwieni, że pani ekspedientka się do nas uśmiecha, tak? Także chciałem tutaj o to zapytać, jak to dziękuję wygląda. Dziękuję bardzo. Gdyby pan tylko mikrofon oddał i tam się pan zgłaszał, bardzo proszę. Już tak, koleżanka niesie. I pana głosem zakończymy dyskusję. Państwa potem poproszę o odpowiedzi i podsumowanie. Dziękuję pięknie, Marek Tobera. Proszę państwa, chciałem nawiązać. Przede wszystkim bardzo państwu dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję. Chciałem nawiązać do dwóch wątków. Mianowicie odniosłem wrażenie, że traktujemy spuściznę po powstaniu warszawskim jako dychotomiczną. Podział na tych, którzy walczyli z bronią w ręku i tych, którzy byli wtedy ludnością cywilną i czy ta ludność cywilna się utożsamiała z tymi powstańcami i tak dalej. Ja jestem z rodziny warszawskiej, rodziny ciężko doświadczonej przez powstanie warszawskie. Urodziłem się 10 lat po wojnie. Miałem szczęście rozmawiać naprawdę z bardzo wieloma powstańcami warszawskimi, w tym z trzema moimi wujami, którzy mieli odznaczenia bojowe. Ale też mam wśród przodków tych, którzy nie walczyli. I proszę państwa, nie przypominam sobie żadnego spotkania rodzinnego, na których byłyby spory między tymi, co walczyli, a tymi, co nie walczyli. Wszyscy utożsamiali się z powstaniem warszawskim. Wszyscy. Żadnych pretensji do siebie nie mieli na tym gruncie. Kwestia następna. Mianowicie stosunek do II Rzeczpospolitej w opinii tych, którzy utożsamiali się ze sprawą niepodległości Polski w czasie II wojny światowej. Pani doktor o tym wspomniała, iż w programach, które opracowywano w podziemiu, w programach
think tanków, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Polskiego Państwa Podziemnego, był bardzo taki radykalny nurt sprzeciwu wobec rządów sanacji. To prawda, ja akurat badałem jako ktoś, kto się tym zajmował zawodowo, sprawy dotyczące księgarstwa, rynku książki, ale nie o tym chciałem, nie o moich badaniach, o mojej tradycji rodzinnej. Idealizacja II Rzeczpospolitej przez to pokolenie, które czynnie uczestniczyło w Powstaniu Warszawskim, czy na pierwszej linii, na barykadach, czy na zapleczu, była dla mnie absolutnie jednoznaczna. Wiedziałem, że oni idealizują II Rzeczpospolitą i wiedziałem, że wcale nie utożsamiają się z sanacją. Jedni bardziej się utożsamiali, inni mniej. Jeden dziadek miał portret Piłsudskiego do końca swoich dni nad swoim biurkiem. Kto inny utożsamiał się z PPS-em, kto inny utożsamiał się z endecją. Cały pluralizm, nikt z komunistami, żeby nie było wątpliwości, bo pani użyła określenia rewolucyjne. O nie, to nie była rewolucyjność. Przynajmniej jeśli chodzi o moje doświadczenie rodziny. Więc to jest druga kwestia. Utożsamianie się z II Rzeczpospolitą było absolutnie ponadreżimowe. Tak sądzę. Zaznaczam, mówię nie o badaniach, tylko o moim doświadczeniu rodzinnym, doświadczeniu osobistym. I może trzecia sprawa. Rzeczywiście ci powstańcy, których miałem honor znać osobiście, miałem to szczęście znać osobiście. Proszę Państwa, oni nigdy, tu się zgodzę z panem profesorem, nigdy właściwie nie użyli określenia jesteśmy dobrymi patriotami. Przynajmniej dla nich to było absolutnie oczywiste. To, co zrobili przed 1 sierpnia wstępując do AK, bo byli zaprzysiężeni wcześniej niż powstanie wybuchło. I to, że poszli do powstania i że później dzielili losy powstańców w bardzo różny sposób w PRL-u. I może jeszcze zupełnie na zakończenie wspomnę. Proszę Państwa, ja odnoszę wrażenie dziś jako, wszak bardzo niemłody człowiek, że stosunek również moich wujów powstańców do powstania naprawdę ewoluował. Pamiętam ich poglądy inne, jakie słyszałem, gdy miałem lat 10, 15, 25 i potem. Mało tego, ten stosunek też nie był jednolity. Oni też się między sobą o powstanie kłócili. A trochę utożsamiamy to jako całość dzisiaj, mówiąc tak ci powstańcy warszawscy. Zmieniali swoje poglądy. Zmieniali i wcale nie byli w nich stali, przy całym moim szacunku dla nich, bo każdy ma prawo zmieniać pogląd. I nie byli w nich właśnie jednolici, a traktujemy ich trochę jako masę. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu za te wszystkie głosy. Bardzo dużo wątków, bardzo dużo pytań od kwestii udziału Narodowych Sił Zbrojnych, batalionów chłopskich, osób o pochodzeniu żydowskim w Powstaniu Warszawskim, po kwestii tego, jak rosyjska agresja zmieniła rozumienie powstania. Był głos sprzeciwiający się porównaniu powstania do sytuacji na Ukrainie. Było pytanie, jak przekonać kogoś, kto nie chce umierać za polityków. Była mowa o duchu walki, o regionalizmach i o tym, że w moim rodzinnym Krakowie nie było powstania. I o patriotyzm rozumiany jako stosunek do drugiego człowieka i też o to, żeby nie, sugestia, żeby nie przeciwstawiać sobie walczących i niewalczących. Bardzo dużo wątków, uwag i pytań. Może zacznijmy tym razem na odwrót. Pana profesora poproszę o odpowiedź i też takie podsumowanie naszej dyskusji, bo powolutku nasz czas. Przede wszystkim chcę Państwu opowiedzieć coś, co wstrząsnęło mną, a każdy może to sprawdzić, bo jest to wydrukowane. Niestety nie mam opisu bibliograficznego. 1 sierpnia
1969 roku, a więc w 25. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w Katedrze Warszawskiej prymas Polski, jak lubimy często powtarzać, prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński odprawiał mszę żałobną i wygłaszał homilię. Nie wiem, ile razy czytałem to jedno zdanie, 10, 20, 50. Nie byłem w stanie uwierzyć. Cóż bowiem powiedział kardynał Wyszyński? Nie mam oczywiście tego tekstu przy sobie, ale najistotniejszy dla mnie element państwo usłyszycie. Otóż powiedział, że w Powstaniu Warszawskim udział brali żołnierze AL, AK i BH. To są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie Zenona Kliszki czy Władysława Gomułki, ale prymasa tysiąclecia. Muszę powiedzieć, jak to przeczytałem pierwszy, drugi, dziesiąty raz, nie wierzyłem własnym oczom. No przecież jego nikt nie cenzurował. Znaczy cenzurował, ale nie w tym sensie, że w katedrze nie mógł powiedzieć, że powstanie było dziełem Armii Krajowej, okej, Armii Ludowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Wtedy byłby w kole prawdy. A to, co powiedział, i mówię państwu spokojnie, tu jestem, na własne oczy to czytałem, tylko nie pamiętam gdzie, no nie mam opisu bibliograficznego. Nie sądzę, by były, to naprawdę jakaś książka była. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, która wydaje mi się ważna. Druga, tutaj przez chwilę błysnął jak meteor plan burza. Mimo, że na ten temat sporo już napisano, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że z akcji burza wyłączona była Warszawa. Jak to Warszawa? A powstanie w Warszawie? Tak. Powstania miało nie być. Warszawa była za duża. Za dużo ludzi tu mieszkało, za duży był niemiecki garnizon i za duże możliwości strat, jak się ładnie mówi, strat biologicznych, czyli zabitych i rannych ludzi. Ale wcześniej wydarzyło się coś innego. Mianowicie chodzi o burzę na Kresach. Prawda jest taka, że Wilno jest miastem litewskim z polską historią, że Lwów jest miastem ukraińskich, gdzieś tam też z polską historią, ale kto pamięta, że Lwów leżał w Austro-Węgrach, i wtedy był najbardziej demokratyczny w swojej historii. No może to pięciolecie czy tam sześciolecie Polski niepodległej. To jest dyskutowalne. Natomiast nie można zbudować zdania, nie śmiejąc się, nie krzywiąc się, Warszawa nie jest polskim miastem. I kiedy burza na wschodzie tak wyglądała, jak wyglądała akcja Ostra Brama, gdzie żołnierze Armii Krajowej oraz żołnierze radzieccy zajęli Wilno, po czym Polaków internowano, aresztowano i wiadomo, w którym kierunku przesłano. Podobnie było na południu. I wówczas ostatecznie zapadła decyzja, żeby zorganizować powstanie w Warszawie. Czy nagle mniej mieszkańców było? Czy nagle mniejsza się Warszawa zrobiła? Nie, dokonano rachunku, takiego ważenia, że nasi zachodni sojusznicy mogą powiedzieć, że Polska jest pazerna,
że Polska jest nachalna, no bo proszę, Wilno jest litewskie, ale chcą to włączyć do Polski. Lwów jest ukraiński, ale to chcą też włączyć do Polski. Żadna. Najbardziej zakłamana, wredna propaganda, ani stalinowska, ani brytyjska czy amerykańska, nie była w stanie dowieść, że Warszawa nie jest polskim miastem. I jak się tak patrzy na dzieje genezy powstania warszawskiego, to nagle zrozumiałe staje się hasło lansowane od kilkunastu lat przez Instytut Pamięci Narodowej, powstanie warszawskie, bój o Polskę. Nie o Warszawę, ale o Polskę. I tutaj była mowa, że w Krakowie, a w Poznaniu, a nie było, a było. No już po tej rzezi naprawdę nie było potrzeby udowadniać, że Poznań, Kraków, Lublin, nie wiem, Łódź to są polskie miasta za każdym razem za taką cenę. Ta cena obłędna, ale moim zdaniem powstanie, my dyskutujemy, czy dobrze, czy źle. No są takie sytuacje w życiu pojedynczych ludzi, ale i w życiu narodów, że nie ma dobrego wyjścia. Jak powiem mniejsze zło, to duża część sali kwaśno się uśmiechnie, bo im się przypomni generał Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 81 roku w telewizorze proklamujący strajk. Ale istnieje coś takiego jak mniejsze i większe zło. Proszę się nad tym głęboko zastanowić, stawić z boku tego Jaruzelskiego z telewizora. To było polityczne zagranie, ale bardzo często, ja nawet nie wiem, czy nie częściej, stajemy przed wyborem mniejszego zła niż wyborem dobro-zło, bo to jest prostsze. Jestem świnią, no więc postępuję źle, niegodziwie. Chcę się golić bez obrzydzenia, jestem uczciwym człowiekiem, no to wybieram dobro. A jak jest tylko zło i mniejsze zło? Dziękuję i przepraszam. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz proszę o zabranie głosu panią dr Mrzygłód. To ja może najpierw się jeszcze odniosę do tego bardzo konkretnego pytania o te oddziały i o powstańców żydowskiego pochodzenia. Tak jak tutaj pan profesor powiedział, oczywiście za dowodzenie powstaniem odpowiadała Armia Krajowa, ale również oddziały Armii Ludowej i Narodowych Sił Zbrojnych przyłączyły się do powstania. Jesteśmy tutaj przy ulicy Przyokopowej, więc mamy zaraz na Okopowej granicę tak zwanego twardego frontu, a twardego frontu przez właściwie całe powstanie broniło zgrupowanie Armii Krajowej Chrobry 2, w którym bardzo ważną rolę właśnie odgrywała kompania warszawianka, kompania Narodowych Sił Zbrojnych, więc tutaj faktycznie mamy też pewną różnorodność taką organizacyjną i polityczną. A co do Żydów w Powstaniu Warszawskim, to oni również znajdowali się w oddziałach. Byli żołnierze pochodzenia żydowskiego, tacy jak Stanisław Likiernik, którzy jeszcze w Kedywie walczyli, prowadzili akcje likwidacyjne. Sami przywódcy ocalali powstania w getcie warszawskim, również przyłączyli się do powstania warszawskiego, między innymi Marek Edelman, który akurat walczył w oddziale Armii Ludowej. Walczył tam dlatego, że stacjonujący na Starówce oddział Armii Krajowej nie chciał mieć w swoich szeregach Żyda. Do powstania przyłączyli się także Żydzi uwolnieni przez batalion Zośka w obozie Gęsiówce na Stawkach. Także tutaj faktycznie mamy pełną różnorodność.
I może bym tak to połączyła trochę z tym pytaniem o te różne pamięci i trochę też z Ukrainą, bo wydaje mi się, że to jest jak najbardziej w porządku, że ta pamięć regionalnie się różni i my często jakby posługujemy się taką pamięcią królewiacką, czyli pamięcią centralnej Polski, pamięcią Królestwa Polskiego, która trochę wyłącza doświadczenie śląskie czy wielkopolskie. I to powstanie warszawskie też jest trochę taką częścią właśnie insurekcyjnej tradycji Królestwa Polskiego. Ale ja bym powiedziała, że w tym patriotyzmie, o którym tutaj mówimy, jak najbardziej jest miejsce na to, żeby istniała ta różnorodność. I to pokazuje też właśnie powstanie warszawskie, gdzie znajdujemy bardzo różne postawy i ludzi o różnym rodowodzie. Ale też możemy to teraz obserwować na Ukrainie, w Ukrainie, gdzie również no, sami Ukraińcy bardzo eksponują i zaangażowanie kobiet w walkę i w poparcie wojskowe. Sam prezydent Zełenski ma korzenie żydowskie i jeszcze do niedawna nie posługiwał się ukraińskim językiem, nauczył się go nie tak dawno. Też są bardzo eksponowane przez różne ukraińskie oddziały, na przykład osoby walczące w ich szeregach ze społeczności LGBT+. Więc ja bym powiedziała, że jest to właśnie taki też przykład, gdzie patriotyzm może być bardzo inkluzywny i gdzie ta różnorodność znajduje swoje miejsce. Każda różnorodność i kulturowa, i religijna, i to jest jak najbardziej w porządku. Chciałabym się jeszcze odnieść do tego głosu tutaj pana, bo po pierwsze faktycznie jako historycy mamy to już tak bardzo wdrukowane w głowę, a nie jest to może oczywiste tak zupełnie, że pamięć pracuje i świadkowie różnych zdarzeń, ta ich pamięć również się zmienia i oni tworzą narrację, która się z czasem przebudowuje się pod wpływem i ich doświadczeń późniejszych i tego, jak społeczeństwo odbiera różne wydarzenia. I ja w swoich wypowiedziach bardziej odnosiłam się do takich świadectw z epoki, świadectw wojennych czy bardziej powojennych. Myślę, że teraz to też jest zupełnie naturalne, że powstańcy bardzo na przykład bronią swojej decyzji, że poszli do powstania, czy też bardzo idealizują na przykład drugą RP. No bo to też jest czas ich młodości, czas jakoś im bliski. Na to też miał wpływ oczywiście okres PRL-u. Natomiast znaczy ja mówię, że oni też idealizują drugą RP, dlatego że przeżyli PRL, prawda? Więc ta pamięć zawsze pracuje. I natomiast no, w okresie wojennym te programy polityczne faktycznie były bardzo krytyczne w stosunku do II Rzeczypospolitej i często później również świadkowie II wojny światowej również zachowali tę krytykę, a czasem ona z czasem się jakoś rozmyła. Więc tutaj też musimy pamiętać o tym, że ta narracja o powstaniu, którą my znamy obecnie, którą teraz przekazują nam świadkowie, to też jest trochę inna opowieść nawet niż ta, którą pewnie by nam opowiedzieli 20 czy 30 lat temu, bo po prostu to doświadczenie się zmienia. I ja mam nadzieję, że jednak z tej naszej dyskusji pozostanie taki obraz właśnie nie dychotomii na podział bić się czy nie bić, być żołnierzem czy cywilem, tylko właśnie takie przekonanie, że można być patriotą na bardzo różne sposoby. I tutaj bardzo mi się podobało to, co mówił pan o tym patriotyzmie takim w życiu codziennym, o tej empatii też dla innych osób, też dla może ich różnorodności, a może innych postaw. I ja bym powiedziała, że oczywiście na pewno w okresie międzywojennym
inna była Kinderstuba, też inne były normy społeczeństwa mieszczańskiego, więc bardzo możliwe, że też takie normy obcowania w życiu codziennym były bardziej eleganckie, chociaż też bym tego aż tak bardzo nie idealizowała. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważna myśl, żeby właśnie również ten patriotyzm realizować w takiej trosce o siebie, w takiej trosce o najbliższych, w trosce o sąsiadów, w trosce o nasze najbliższe otoczenie, także o środowisko naturalne. I może tutaj zakończyłabym właśnie takim zdaniem jednego z moich ulubionych powstańców, a mniej znanego, socjologa Jana Strzeleckiego, socjalisty walczącego na Żoliborzu. Notabene człowieka, który nawet wówczas, 1 sierpnia, nie popierał wybuchu powstania, ale jednak z poczucia obowiązku poszedł do tego powstania. I on po latach spisał taką niesamowitą małą książeczkę pod tytułem Próby świadectwa, gdzie właśnie starał się oddać to moralne, etyczne doświadczenie okupacji i walki. I tam wielokrotnie pada takie zdanie: myśmy wiedzieli, czym jest braterstwo. I że braterstwo jest właśnie troską o drugiego człowieka, bo los drugiej osoby był dla nas najważniejszy. I właśnie w ten sposób też stawialiśmy opór tej fali nienawiści, tej fali przymusu, tej fali przemocy, która się rozlała. I on oczywiście to bardzo osadza w tamtym kontekście, ale myślę, że to jest też doskonały taki drogowskaz dla nas dzisiaj, który może być zarówno bliski też wartościom chrześcijańskim, choć sam Strzelecki raczej dystansował się od chrześcijaństwa, bo był socjalistą. Więc myślę, że to może być takie uniwersalne przesłanie i z tego braterstwa i troski o innych może wyniknąć na każdym etapie i w różnych sytuacjach społecznych wiele dobrego. Bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że dyskutowali pani dr Izabela Mrzygłód, pan profesor Jerzy Eisler, był z nami wcześniej pan dyrektor Jan Ołdakowski.